Hej, z tej strony Q, a to jest Bloodborne. Jesteśmy na rewirze katedralnym. Tu, gdzie jest podobno bezpiecznie. I będziemy sobie teraz szli do dodatku. Tak jak zapowiadałem ostatnio, to się chyba szedło tędy. Szedło się tędy. I tutaj trzeba było gdzieś stanąć sobie. I poczekać, aż śmierć nas dosięgnie. No właśnie, ten ziomek nas dosięga i teraz nas niby zabija. I w ten oto sposób mamy cutscenkę i dodatek. And their children forever true. No okej, zobaczymy, jak sobie poradzę w dodatku pozytywni. Pewnie nie będzie jakoś super idealnie, ale jakoś tam się spróbuję ogarnąć z tym. Jeszcze teraz mi się będą przyciski mylić, bo zacząłem w Niocha grać tak bardziej namiętnie. Czas w końcu przejść Niocha, prawda? Nie wiem, pozytywnie, po tych wszystkich Soulsach, które już przejdę, chcielibyście Niocha pooglądać? Dajcie znać w komentarzach, gdybyście chcieli Niocha pooglądać kiedyś, żebym przychodził czy nie. Bo to jest też nawet fajna gierka. Jedyne co mi się tak średnio podoba, powiedzmy, to side questy, bo tam przejdziemy na przykład jakąś mapę, zrobimy misję taką, wiecie, fabularną, taką główną, coś, ten, popchniemy fabułę do przodu i jakby przechodzimy z tej mapki do następnej. I na tej poprzedniej mapie, którą już przeszliśmy, to dostajemy side questy, żeby znowu grać na tym samym etapie. Tyle, że na przykład gramy od tyłu idąc, albo tylko na jakimś fragmencie, albo tylko jest sam slasher rzeźnia, że się wbijamy w jakiś moment, który jest ogółem pozamykany specjalnie na tego side questa i nam już tam fale mobów wyskakują, co w sumie jest fajne. W Dark Soulsie, gdyby coś takiego zrobili, to nie powiem. Fajnie by się grało. No. I tak. No ale z drugiej strony wkurzające jest to, że po prostu nie ma jakiegoś bardziej szerszego, otwartego świata, że z tymi sidequestami, tylko tak, taki jest mega zamknięty. No ale no, ma swoje plusy i minusy. Ogółem Niocha oceniam na plus, fajna giera, fajnie się gra. Nie jest to wiadomo Dark Souls, ale ale jest też fajne. Dobra, także dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Niochu, czy byście oglądali kiedyś, czy nie. A tymczasem tutaj skupiłem się na głównym wątku, czyli na naszych The Old Hunterach. No właśnie, już tutaj Old Hunter czaruje, że jest taki, co to nie on, tak? No weź skurde, skończ, ziom, jak ja ci zaraz piznę. Dobra, nieważne. Muszę się nauczyć tutaj wszystkim od nowa grać. Kurde, mocny jest. Fucking hell. Co, zabijesz mnie? Jak ja gram jak down teraz, ej. Jesus, całkowicie nie potrafię teraz ten, przez tego Niocha tutaj ogarnąć tego timingu. Przyzwyczaiłem już do innego. Jezu, ale masakra będzie zaraz. Ale będzie masakra. Ale będzie srogo. Jeszcze cały czas X przytrzymuję, żeby sprintować, a się sprintuje na kółku tutaj. Za to na kółku się podnosi rzeczy w Niochu. Tutaj na X-ie. Jezu, ale będzie srogo. Dobra, co ja podniosłem? Rękawice jakieś, tak? Dawnego tropiciela. Widzę, że fajne, także ubierzemy sobie, sprawdźmy. Rękawice dawnego tropiciela wykonane z mosiądzu, aby chronić dłonie, w których dzierżyli broń. W tamtych czasach niektórzy tropiciele wierzyli, że konkretne metale są odporne na krew bestii. Nic dziwnego, że w noc polowania niektórzy uciekli się do przesądów. No okej, brzmi spoko. To tutaj raczej się nie wepnę na górę z powrotem. Czy się jednak wepnę, uwaga. A, prawie.
Dobra, to schodzimy na dół. Tędy czy tędy? Tędy zejdzie. Teraz pytanie, czy iść tędy? Tak, główną drogą, czy tam tędy? Pójdziemy najpierw może tędy. Znaczy główną drogą. Prawie wygląda jakby tej drogi nie było. O Boże. Kurde, nie to, co ja robię. Oh my god, proszę, nie, proszę. No, bajtujemy. Takie super ciosy od niego. Skończ se już, kurwa. No co za typo. No i dobra, konany. Fiolka, no coś mi się tam zwróciło, powiedzmy. Sprawdźmy, co tu jest. Okej, jakiś budyneczek. Dobra, chmurki, wszystko tego jest. Tam jeszcze jest taki fajny bajer, ale akurat mi ten katedra zasłania. Rewir katedralny. Tutaj coś leży. Czapka! Ubieramy. Nie, tu. Czapka. Pewnie ma opis taki sam, co? Z szerokim rondem skrywającym jego ostre spojrzenie. No tak, bo on tym spojrzeniem przecina. W dawnych czasach, kiedy tropicieli było w brud, była to część ich standardowego wyposażenia. Sprawdźmy. I co? Chronimy. Moje ostre spojrzenie w okularkach. Dobra. Ale tutaj nic nie ma. O, kluczki. A, i tam jest dźwignia. Czyli ta dźwignia potem mi tu zrobi skrót. Strzeż się zasadzka. Jaka zasadzka? What? Gdzie? Dobra, i tu się raczej nigdzie nie idzie, nie? Tutaj potem się nie wepnę. Ani tutaj. No, czyli trzeba jednak pójść tamtędy. I spoko. O, tu wam pokażę ten widoczek fajny. Patrzcie, co się tutaj porobiło. Nie wiem, czy to jest słońce, czy księżyc. Wydaje mi się, że księżyc chyba jest, ale kto wie. W sumie dość mocno świeci, więc może to. Ale fajnie wygląda w każdym razie. No to chodźmy. Na górę. Tutaj trzeba też... Przez to, że te tło całe tutaj jest takie jednolite, możemy bardzo łatwo ominąć jakieś przejście, bo nie będzie nam się rzucało w oczy, że jest jakiś skręt albo coś. Więc trzeba będzie uważać, żeby nie pominąć zbyt wielu rzeczy. Przyznaję, że nie wiem, nie, raczej nie będę jakoś na 100% super tego przechodził, chociaż oczywiście postaram się zrobić jak najwięcej. Ale... O... Ale to może być ciężkie. Zważywszy na sam początek odcinka, jak mi zajebiście idzie. Co tutaj leży? Jakiś trupcio. Ale wbudowany, bo nie ma ragdola. Strzeż się zasadzka. Tu wszędzie piszecie, że zasadzka. Boże, co mnie to... Wow. Fuck. Boom. Jelo. Na mnie szczekasz? Masz. Ty tam kurwa szczekać na ziomeczka mojego. Sorry, że znowu mnie tutaj nawet głupie psy pogryzły, ale znowu robiłem uniki na X-ie. Tam coś widać? Jakieś tam? Fajnie to wszystko wygląda. Troszeczkę mi to przypomina stertę mętów z Dark Soulsa. O, siema. Kurde, zrobiłem unik na X-ie, zajebiście. Boom. Au. O, tam się ktoś leje, bo widziałem, że ginie. Kto się z kim leje? Aha, Hunter bije moby, dobra. Spoko. Tylko, Hunterze, wiesz, że te
tętnienia krwi idą do mnie, nie do ciebie. Hi, 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 hi. Aha, i tu mogę na górę wyjść. Tam widzę, że jest jakaś kula i ona pewnie spadnie i zmiażdży i mnie, i spółkę. Tam jest jakiś item, tu jest jakiś hunter. Tam jest pies, jakieś moby. Tamten dalej leje wszystkich, okej. Okay. Tutaj dołem też mogę zejść, tak? I sobie wyjdę tu, dobra. To na razie olejemy to, bo za daleko poszedłem już. A tu mamy pełno rzeczy do ogarnięcia. O, i tu są, tu jest jeszcze skrót. No to zejdźmy na dół po skrót. Spodnie! Dawnego tropiciela. A, patrzcie, znowu inne opisy. Spodnie dawnego tropiciela we starych wiekach chroniące niezliczonych tropicieli od bestii. Starożytne przeświadczenie, że krew bestii wspina się po prawej nodze, spowodowało taki, a nie inny krój spodni. Po prawej nodze, czyli tam, gdzie ma te takie opaski. Okej. Okay. Shut the fuck up, kurde, jak ja czytam. Pieprzone opisy. God damn it. Wiecie, to tak samo jest, jak ja wychodzę na ulicę, to też nic nie mogę powiedzieć normalnie do kogoś, z kim idę, bo zaraz jest... A, Q, to Q idzie, Q, ojej, Q. A potem się obudziłem. Dobra, chodźmy dalej. Zobaczmy tutaj. Pełno jest takich miejsc. To mi się też w sumie podoba, że to jest miejsce, które jest normalnie w Bloodborne, w podstawce, tyle że jest takie właśnie, jak widać, zmutowane strasznie. Co prawda bardziej mi się podoba to normalne miejsce niż zmutowane, bo te zmutowane jest tutaj zmutowane tak, które jest słabo, głupio i w ogóle brzydko. Ale jednak fajny motyw z tym jest. Dobra, tutaj chyba nie. Tutaj dalej się nie dało iść. Tu mogę zejść na dół, wiem o tym bardzo dobrze, ale tutaj jeszcze szukam, czy nie ma jakiejś, wiecie... Znowu jakieś dusze do mnie przyleciały. Ten znowu kogoś leje. Ziom. Czy ty się uspokoisz w końcu? Ja wiem, że Deeps jest twoja pasja, ale kurde. Tutaj, dobra, tu spadłem. No i tam się dalej szło już tam do tego, więc... Aha, ten tam próbuje sięgnąć. Co za typ, za nas chce pójść tam. Na koło. Zauważyłem, że w Niohu tak jest, że moby potrafią naprawdę dość duży dystans gdzieś obiec naokoło, bo znają drogę już wiadomo przez AI, jak do nas dobiec. Z jednej strony spoko, z drugiej strony... Takie. O, siema, ziomeczki. Ciachu. Czemu się nie boicie? Ja nie jestem old hunterem, ja jestem new hunterem. Hihi. Co my tu mamy? Fiolka z krwią aż 6. Wow, jak oni karmią tymi fiolkami teraz. W sumie nie dziwię się, jak tak by popatrzeć na mój gameplay, no to... a tutaj coś ciekawego jest? Nie, tam chyba nic nie ma fajnego. Znaczy wiem, że tam się nie da jeść, ale tak tylko sprawdzam, czy nie ma jakichś ładnych rzeczy. No co tam, chłopaki? Okej. Okay. Jaki jump! Nie ty! Kurde. Fioleczka. Klejnocik, a łykniemy sobie. Co my tu mamy? Wiedza szaleńca. Wiedza szaleńca. Wszędzie tą wiedzę swoją puszczają. Jacie. Dobra, tak, stąd przyszedłem, nie? Tam nic nie było. To idziemy badać tutaj dalej tą ściankę. O, tu jest. Ale nie, ty coś wiesz, prawda? A więc zawróć się. Okej.
No okej, tutaj nic za bardzo nie ma. Jeszcze może się przyjrzymy temu pomnikowi. Zobaczmy go sobie. O, spoko. Nic nadzwyczajnego. Niestety nie pamiętam na pamięć, jak wygląda ten normalny, więc załóżmy, że to są te same. Może jakaś symboliczna zmiana by była, albo coś. Kurczę, to by było spoko. A, ten tu walczy ze skałami dalej. Tańczący z kamieniami. Chodź na tu. Ej, tam mnie coś atakowało, prawda? Dobrze widziałem? Czy mi się zdawało? Kurde, ale żeś zamachnął się nagle. Tu coś jeszcze? Nie. No da, to tędy nie pójdę. A, bo tu pułapka była. Patrzcie, kurde. No właśnie, tu jest taki nowy, fajny bajer. Tam pisze. Kurwa. Kto tam strzela tak? Jakiś gościu snajper tym razem. Zamiast shotguna ma snajperę. Okej, to trzeba się healnąć. Teraz tam do niego podejdziemy. Fajny odgłos. Kurwa, uspokój się. Goddammit. Co my tu mamy? Fiolka. Ojej. To co, mogę sobie tutaj spać tak rozkosznie po prostu? To spadamy sobie rozkosznie po prostu. Okej. Okay. Idziemy niżej. Są mobeczki jakieś. No to co, zamiatamy sobie ich ładnie. Oh fuck, tam jest gościu. Fuck. Młotkiem to sobie wiesz, możesz. Co teraz masz? Teraz masz jeszcze lepszy młotek. Płonący! Ale ty jesteś ko... za... Dobra, ucieczka, ucieczka, ucieczka. Kurwa, ale bym zginął teraz. Jezu. Weź ty się ogarnij, może, co? No. Ogarnij troszkę, bądź. Boże, kochany. Kurwa, jebane targetowanie. Musi mi zaznaczać jakiegoś moba. Jeszcze żyjesz. Zdychaj. 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 Coś przewrócił? Jaki ty przewrócił się. Dobra, umieraj już, bestyjko. Rozcinacz bestii. Sprawdźmy sobie. Rozcinacz bestii. Skalowanie z siłą głównie, niestety. Chociaż mam siłę też w porządku nawet. Zdradliwa broń dzierżona przez dawnych tropicieli. Tasak z grubego żelaza przecina najtwardszą skórę bestii, a po transformacji jego ostrze rozdziela się na kilka części, co pozwala chłostać im wroga niczym ciężkim batem. Ta nieporęczna broń polega na brutalnej sile i jest bardzo nieelegancka, co sugeruje, że łowy pierwszych tropicieli były przerażającymi starciami skąpanymi w krwawej czerni i czerwieni. Załóżmy to sobie, sprawdźmy jak to wygląda. Coś takiego. Bardzo podobne do tamtej tej piły takiej początkowej. Ale ma wolniejsze ciosy mi się wydaje. O, mam dropa jakiegoś. Plugastwo, Sprawdźmy sobie plugastwo. Podejrzewam, że powinno być tu, o jest. Stworzenie podobne do gąsienicy, odkryte w trakcie udanych łowów tropicieli ligi. Plugastwo ukryte w brudzie widoczne jest jedynie dla sprzymierzonych ligi i jej jest źródłem ludzkiej nieczystości. Liga wzięła na siebie brzemię odnajdywania i likwidacji wszelkiego plugastwa. Być może w tym szaleństwie jest miłosierdzie. Ci, którzy chcą zobaczyć plugastwo, mogą. Zyskują tym samym cel swego istnienia. Wydaje mi się, że to plugastwo jest do jakiegoś sojuszu, żeby sobie rangę pokoksać. No i dobra. Tak się bijemy. Okej, super.
Okej. Dobra, i teraz tak wygląda rozbudowana wersja. Czyli taki bicz jak laska, tylko że o wiele, wiele wolniejszy. Ale ma pewnie walnięcie. Okej. Jak na to byłby tak. Tak. No spoko, tylko że się cały czas czuję, jakbym w slow motion walczył, nie? A tutaj mamy pyk, 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 takie szybkie, pyk, pyk, no i to jest, kurczę, to jest coś właśnie. Dobra, wracamy do mojej katany. Chicago. Chicago. No i okej, tutaj chyba nic nie było więcej, nie? Bo tutaj się tam spada w dół. Tak, tutaj się spada w dół i tutaj nic więcej nie ma do ogarnięcia, no okej. No to co? No to sobie wracamy tędy. Tam coś leży. Chodźmy tutaj. Co tu leży? Co tu leży? Koktajl Mołotowa. Wow. W końcu coś, co jest praktyczne i przydatne, a pewnie nawet tego nie użyję, bo o tym zapomnę. A tu gdzie się schodziło? Wow, słyszę jakąś bestyjkę. Co wy się chowacie, ale podchodzicie, tak? To de facto. Nawet nie trafiam. A powalczmy laską. Jak ta moja laska. Laska też na propsie. Dobra, ja idę na laskę. W sensie, będę bił tą laską. Na razie. Bo się troszkę stęskniłem. No okej, chodźmy na górę. Kurde, dobrze, że oni mają Zeza. Pięknie. Bo robiłem uniki na X-ie. O Boże, co za bieda z tym. Opończa dawnego tropajciola. Sprawdźmy tą opończę. Opończa dawnego tropiciela. Pewnego dnia tropiciele zniknęli, a mieszkańcy Jarnam zaczęli szeptać o ich grzechu. Upojeni krwią ścigający bestie co do jednego przeszli do koszmaru. Załóżmy to sobie. Jakie czyste w odróżnieniu do reszty stroju. No ale okej. Niech będzie. Nic to nie ma nigdzie. Teraz jestem Old Hunterem. O, patrzcie, wybiegałem trochę tej krwi, już prawie jestem czysty. Do kościółka wzywają. Wow, drzwi się otwierają. What the fuck? What? Dobra, nieważne. Oni chyba nie wzywają do kościół. Co ja robię? Czemu ja użyłem góry zamiast trójkąta? What the hell? Dobra, nieważne. Nieważne. Fuck. No to nie będzie łatwa walka. Coś ty, what? Kurwa, jaki krzyk. Przerażającą bestią. Nawet się go kurwa ominąć nie da, bo on ma zasięg 1500-1900 360 stopni. Przestań. Spokój się. No kurwa, nie da się go ominąć, bo on ma downa jakiegoś. Stary, uspokój się. Dobra, spadam, elo. Nie mam ochoty z tobą walczyć, John. Co on? Kuźwa, serio? Co to kurwa było teraz?
Wow, on tu ma jakieś super buffy teraz. No, teraz mnie nawet nie trafił tym toporkiem, a jego super buff mnie trafił. No, Boże. Minie ci kiedyś ten buff. No, znowu z buffa dostałem. Boom. To chuj, to ja cię będę strzelał, no i dobra. Ty masz jakieś swoje buffy i sposoby chore, no to ja też będę strzelał cię po dupie i tyle. Elo. Fajnie cię drapie po plecach, ziom? Lubisz to? Wow, ej, bo mnie tak zabijesz w ten sposób, jak ja mam mało życia. No, headshot, Boże, jaka głupia walka, jakiego ja mam downa też w sumie. Jesus. Dobra, nieważne, ogarnąłem typa, mam nadzieję, że więcej w życiu takiego nie zobaczę, chociaż pewnie jeszcze paru będzie. O. Żeby on jeszcze coś zajebistego dropnął, ale co, on chyba nic nie dropnął, nie? Zajebiście, świetna zabawa, szampańska wręcz. Dobra, no to chodźmy dalej. Mamy tu jakieś rzeczy? Nie mamy żadnych rzeczy. Okej, koktajl molotowa. Dużo tych koktajli mi dają, o co chodzi? Przeszukaj ciało, fiolka z krwią. I ponownie 20, zajebiście, że mi tak dają dużo. Ale jak ja na początku dodatku tyle tracę, to ciekawe co będzie potem. No i dobra, i ja mogłem wejść tam do środka, a mogę teraz też biegnąć tędy? Ale jaki jest sens? Jaki to ma sens? Tak, to wygląda na jakąś taką grubszą miejscówkę, więc już tam raczej nie będę szedł teraz na razie. Wejdźmy sobie tutaj do środka. I zobaczmy, o co chodzi. O co chodzi? Tutaj coś? Bo tu nic. Idziemy na górę. Czyżby był jakiś taki bossik tutaj w tym miejscu, czy nie? Sprawdźmy. Jestem ciekaw, a nie pamiętam właśnie. Dobra, mamy tu bossa. Zajebiście. To chodźmy. Przemieńmy sobie na Chicago i chodźmy. Cip, 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 bossiku. A on jeszcze się nie rzuci pewnie, póki nie podniosę tego itemu. To może najpierw, zanim się rzuci, popatrzmy jak wygląda. Tu jest ten pomnik śmieszny bez głowy. A tutaj on sobie patrzy. O, tu ma stópki, nóżki, kolanka, udka, dupkę, brzusiek, żeberka. Coś, co jest zamiast twarzy. To chyba ręce, tak? A, no tak, bo on tutaj trzyma w ręce coś. Dobra, no to... Podnosimy wisior w kształcie oka. Sprawdźmy, po co to jest. Podejrzewam, że to jest kluczowy. No tak. Wisior w kształcie oka, otwierający ołtarz chirurgiczny. We śnie tropiciela znajdują się dwie katedry. Jedna leży za rzeką krwi, a druga mieści w sobie prywatną salę badań kościoła uzdrowienia. Tylko wybrani członkowie kościoła uzdrowienia albo ich godni pożałowania pacjenci mogą wejść do sali badań, wykorzystując to oko. Tym samym czaszka na ołtarzu zyskuje oczy. No, ta sala badań to jest jedna z najlepszych miejscówek ever, jeśli chodzi o tego Bloodborne'a. I co, nie wstał?
Ale zaczął się żar robić wszędzie. Czyli co, ja sobie odejdę i on wstanie zaraz, czy nie? No, nie wstaje. Ej, ziom! Zapomniałeś o czymś? Może on się powstanie dopiero potem, jak coś zrobię. Kto wie, może, może. Ziomuś. Hello? Mogę coś mu zrobić tutaj? A mogę uderzyć? Ale mu futerko pani lata. Da, to jak nie mogę nic mu zrobić, no to spadam, elo. Trzymaj się. A już miałem stresa, że będę walczył z bossem, ale jednak jeszcze nie teraz. Dopiero potem będzie trzeba do niego wrócić i pewnie on się strygeruje. No, czyli będziemy tutaj szli tym tunelem w dalszy świat, który wygląda na mega dużą miejscówkę, pozytywnie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach na temat Niocha i na temat odcinka tutaj. Jakieś porady też mile widziane, chociaż nie wiem ile odcinków będę nagrywał naraz, więc mogę trochę przeoczyć albo z opóźnioną reakcją brać pod uwagę wasze porady. Jezu, dobra, nieważne. Trzymajcie się.